W tym filmie zrobimy sobie kilka przykładów, które sprawdzą nasze zrozumienie pojęcia pochodnej funkcji w punkcie jako nachylenia stycznej do wykresu funkcji, czy też jako tempa zmian funkcji. No i tutaj mamy takie zadanie: oszacuj f' od 5, czyli wartość pochodnej w x równym 5, w tym punkcie, który tutaj jest zaznaczony na wykresie. No to jaka jest interpretacja geometryczna tej liczby, tej wartości pochodnej w x równym 5? No, wiemy, że to jest nachylenie stycznej, to jest nachylenie stycznej do wykresu. Nachylenie stycznej do wykresu w tym wypadku w x równym 5. No ale można też myśleć o tym w taki sposób, że to jest tempo zmian funkcji. Tempo zmian tej funkcji w tym punkcie. Czyli, jak jest tempo zmian, to znaczy, jaki jest stosunek przyrostu Y do przyrostu X, wtedy, kiedy, kiedy jesteśmy w pobliżu tego punktu. No to spróbujmy narysować tę styczną. Styczną w tym punkcie. No, możemy to zrobić tak mniej więcej. Nie możemy dokładnie, ale możemy, tak, możemy spróbować. Powiedzmy, że ta styczna, jak ona tutaj może wyglądać. No, przez ten punkt ma no, przechodzić. Będzie wyglądać jakoś tak. No, na tyle, na ile jestem w stanie to mniej więcej oszacować, to ten, ta styczna, moim zdaniem, wygląda, wygląda mniej więcej tak. Widzimy, że w innych punktach ta styczna może mieć inne nachylenie. Że tutaj wykres tej funkcji jest taki wygięty i to nachylenie stycznej zmienia się od punktu do punktu, ale w tym punkcie ono jest mniej więcej takie. No to teraz spróbujmy oszacować, jakie jest to nachylenie. No to popatrzmy, jak się przesuwamy tutaj z X. Prawo o 1, czyli jak delta x jest 1, to ile jest delta y? No tutaj do góry muszę pójść wtedy mniej więcej o 2. Czyli w tym wypadku delta y przez delta x jest równe 2 przez 1, czyli 2. Czyli wygląda na to, że prawidłową odpowiedzią będzie ta odpowiedź 2. No tutaj oczywiście nie, nie obliczyłem tego dokładnie, zrobiłem to mniej więcej. Gdybym narysował to troszkę inaczej, to ta, ta, te wartości mogłyby się trochę różnić. a ja tu mówię, że to jest mniej więcej dwa, Ale zobaczmy, że te inne odpowiedzi są bardzo dalekie od tej. Tutaj mamy na przykład minus 0,1, no to to nachylenie musiałoby być ujemne, a ujemne nachylenie to znaczy, że, że funkcja maleje wtedy, no, a tutaj ewidentnie rośnie. Tutaj mamy na przykład nachylenie minus 2, no to minus 2 no to by było dokładnie, dokładnie przeciwne nachylenie, czyli takie. To by było nachylenie minus 2. No a tutaj mamy nachylenie plus 2, czyli widzimy, że odpowiedź na pewno jest niedobra. Tutaj mamy plus 0,1, no ale to jest bardzo małe nachylenie. Takie nachylenie to powiedzmy mielibyśmy gdzieś tutaj, może. No i wreszcie 0, 0 to jest dokładnie tutaj w wierzchołku, tutaj gdzie funkcja się, gdzie funkcja się wypłaszcza, gdzie, nachylenie, gdzie styczna staje się pozioma. Czyli widzimy, że spośród tych odpowiedzi na pewno tylko ta może być prawdziwa. Bo te wszystkie inne są bardzo dalekie od tego nachylenia, które tutaj widzimy na rysunku. To zróbmy jeszcze jeden przykład. Tutaj mamy nowy wykres funkcji i inne polecenie. Porównaj i mamy g' od 4 i g' od 6. I mamy wstawić odpowiedni znak. Większości lub mniejszości, czyli która z tych liczb, która z tych wartości pochodnych jest większa. Czyli nachylenie której stycznej będzie większe. No to narysujmy sobie te styczne. Powiedzmy, że ta styczna do, do wykresu w tym punkcie x równym 4 to będzie wyglądała jakoś tak, czyli to jest styczna o takim nachyleniu. No a ta druga, widać, że tutaj będzie bardziej stroma. Spróbujmy ją narysować. No, będzie tu wyglądała jakoś tak, no nie za stroma. Jeszcze raz, może przesadziłem trochę. No, mniej więcej tak będzie wyglądać. Czyli tutaj jest dla x równego 6, to jest styczna o tym nachyleniu. No i teraz zwróćmy uwagę na to, że ta rzeczywiście ta pomarańczowa jest bardziej stroma, ale te nachylenia są ujemne. I tutaj trzeba na to zwrócić uwagę. Spróbujmy oszacować mniej więcej wartość liczbową. Tutaj powiedzmy, że jak się przesuwam o delta x równe 1, czyli tutaj o 1 w prawo jak się przesunę, Delta x jest mniej więcej 1. A delta y jest wtedy ile? No y się zmniejsza. Czyli delta y jest mniej więcej minus 1. Tu widzimy, że mniej więcej jak o jedną kratkę się przesunę w prawo, to mniej więcej o jedną muszę pójść w dół. Czyli tutaj delta y jest równe minus 1. Czyli nachylenie tutaj jest mniej więcej... W zasadzie tutaj wszędzie powinienem pisać przybliżeniu, że tutaj to nachylenie jest mniej więcej... Przybliżeniu minus 1. Dlatego, że nie wiem jak, na ile dokładniej jest ten mój rysunek, no, ale mniej więcej widać, że to jest mniej więcej minus 1. No a tutaj popatrzmy. Tutaj, jak się przesuwam w prawo o 1, o jedną kratkę, to się przesuwam w dół no, mniej więcej o 3 kratki, czyli mamy minus 3 w dół. Czyli tutaj delta y do delta x jest mniej więcej minus 3. Czyli to jest nachylenie tej, tej stycznej w punkcie 4, a to jest nachylenie tej stycznej w punkcie 6. Mniej więcej. No ale już widać, że to jest bardziej ujemne, czyli jest mniejsze. Liczba bardziej ujemna jest mniejsza, czyli minus 1 jest większe niż minus 3. Czyli w tym wypadku ten znak, który tutaj musimy. Wpisać jest taki, że to jest większe niż to. Czyli musimy zaznaczyć tę odpowiedź. Czyli tutaj musieliśmy być uważni, żeby uwzględnić to, że te oba nachylenia są ujemne i odpowiednio uporządkować te ujemne liczby, które są wartościami tych nachyleń, wartościami tych pochodnych.